Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja, spółka należąca do Skarbu Państwa, planuje likwidację wielu rejonów energetycznych na wschodzie kraju. Zarząd tej spółki operuje raczej określeniem optymalizacja pracy rejonów, która ma nastąpić w ciągu 2 lat. Planowane zmiany spowodują likwidację już w tym półroczu wielu rejonów energetycznych w województwie lubelskim. Lecz jest to tylko pierwszy etap tej tak zwanej optymalizacji. Likwidacja struktur terenowych przy jednoczesnej rozbudowie oddziałów i centrali spółki dotknie kolejno także inne województwa ściany wschodniej, to jest województwo podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie, a nawet łódzkie. Są to m.in. likwidacje rejonów energetycznych w Zwoleniu, w Kraśniku czy Radzyniu Podlaskim. W procesie tym kierownictwo PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie deklaruje poszanowanie praw pracowniczych bez konieczności wypowiadania umów o pracę przy jednoczesnej likwidacji ponad połowy rejonów energetycznych. Eksperci z branży energetycznej otwarcie mówią o rozpoczętym procesie redukcji zatrudnienia o około 5000 osób w ciągu kilku następnych lat. Już w roku ubiegłym PGE Dystrybucja zredukowała o 7% zatrudnienie, m.in. na skutek programów dobrowolnych odejść, na które spółka wydała znaczące środki finansowe, a budżet przejął związane z tym koszty utrzymania bezrobotnych. Przed zbytnim optymizmem związanym z cięciem załóg w energetyce ostrzega m.in. profesor Mieczysław Mielczarski, który otwarcie wyraża obawę, że z energetyki odejdą najlepsi fachowcy korzystający z programów dobrowolnych odejść. Kierownictwo PGE Dystrybucja twierdzi, że w przypadku połowy oddziałów PGE poziom wskaźników jakościowych jest jednym z gorszych w sektorze, a wyniki tej analizy wyznaczyły kierunki zmian. To nieprawda. Czy pan minister wie o tym, że poziom większości przywoływanych wskaźników jest zdecydowanie gorszy na przykład w oddziale PGE Białystok, gdzie została przeprowadzona tak zwana restrukturyzacja jeszcze w roku 2005. Oddział Lublin obecnie restrukturyzowany jest jednym z najlepszych w tej grupie. Po co zatem ten cały zamęt? Czy kierownictwo PGE Dystrybucja zależy na wysokim poziomie funkcjonowania firmy i zadowolenia?